pyta na kolejnych zajęciach z języków paradygmatów programowania. Na tych zajęciach sobie pokażemy, w jaki sposób połączyć język Java z bazą danych. Informatyka to w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie jeden z najdłużej prowadzonych kierunków kształcenia. Są to studia inżynierskie trwające 3,5 roku, a ponieważ są prowadzone w systemie niestacjonarnym, to decyduje się na nie wiele osób już pracujących w zawodzie, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje. Jest to bezpośrednio związane z tym, że faktycznie jako informatyk pracuję, tyle że nie mam tytułu inżyniera państwowego, mam tytuły takie prywatne, że tak powiem. Niestety wiele firm, szczególnie z sektora państwowego, na przykład nie uznaje takich certyfikatów, wymaga właśnie certyfikatów takich państwowych. No i żeby mieć dodatkowy atut w razie, gdybym chciał poszerzyć swój zakres poszukiwań kiedyś pracy, no to ten dyplom myślę, że będzie mi potrzebny. Studenci uczą się na tym kierunku różnych przedmiotów, między innymi dotyczących programowania. To, co akurat przedstawiam tutaj na zajęciach, to jest takim, wydaje mi się, minimum, jeżeli chodzi o wiedzę, którą informatyk po skończeniu studiów powinien posiadać. Tu akurat uczymy programowania obiektowego. To jest jedna z takich najważniejszych rzeczy, które informatyk, który programista powinien znać. Samo nauczanie tutaj to też studenta uczy takich podstaw. Te podstawy z kolei później w przyszłym życiu zawodowym na pewno będzie mógł rozwijać. Powinien rozwijać oczywiście. Także wydaje mi się, że to, co tutaj pokazujemy, jest takim ziarenkiem, który później ewentualnie może zaowocować jakąś taką dobrze płatną pracę, bo to głównie o to chodzi. Studenci uważają, że informatyka to wciąż kierunek dający możliwości znalezienia zatrudnienia, bo to dziedzina, która stale się zmienia. Są więc i tacy, którzy chcą ją poznać tylko dlatego, że ich fascynuje. To jest jedna z niewielu dziedzin, w której rozwój stały jest wymagany wręcz. Nawet nie tylko ta dziedzina daje te możliwości rozwoju, ale wymaga od nas tego, abyśmy się ciągle dokształcali, ponieważ technologie rozwijają się w takim tempie, że nie ma możliwości niedokształcania się, więc jest to nie dość, że perspektywiczna dziedzina, jeżeli chodzi o zatrudnienie, to poza tym fascynująca jako taka, która wzbudza nasze zainteresowania i pasje cały czas. Cały czas się rozwijamy, nie ma stania w miejscu w tej dziedzinie. Programowanie aplikacji internetowych to jedna z kilku specjalności, którą mogą wybrać studenci informatyki w Kotarbińskim, a uczelnia proponuje ją studentom do wyboru, bo wie, że to umiejętność bardzo poszukiwana przez pracodawców chcących zatrudnić dobrego informatyka. Dlatego uczy studentów języków programowania. Język programowania to jest pewien sposób komunikacji między programistą a kompilatorem, czyli musimy znać składnie, musimy wiedzieć, jak napisać instrukcję, żeby ta maszyna wykonała dla nas pewne prace. Druga sprawa to jest określony sposób myślenia, który student musi poznać. Bo de facto, jeśli rozwiązujemy codzienne problemy, stosujemy do tego jakieś poznane podejście. Teraz jeśli kształtujemy informatyka, to on musi nabyć określony sposób myślenia, który potem przekłada na kod programu. No i w przypadku tych dwóch języków, które poznają tutaj studenci, ten sposób jest, prawda, dość spójny, bo to są dwa języki typowo obiektowe, czyli w tych językach tak naprawdę pojmowanie świata rzeczywistego przekładamy na pewne twory abstrakcyjne w tych językach programowania. Kolejną kluczową umiejętnością, którą powinien mieć informatyk, jest administrowanie bazami i hurtowniami danych. Podczas zajęć studenci uczą się analizowania danych tak, żeby na podstawie informacji zebranych od użytkowników móc stworzyć odpowiedni schemat bazy danych, umieć wprowadzać dane w sposób wiarygodny oraz żeby były one bezpieczne. Teraz każda, nawet najprostsza firma, musi przechowywać informacje o swoich kontrahentach, o swoich pracownikach, o towarach czy usługach, które świadczy. I te informacje są przechowywane w bazie danych, czy to utworzonej specjalnie dla tej firmy, czy po prostu w programie, który ta firma sobie zakupiła. Dane są w tym momencie wszędzie i w
W dzisiejszym świecie są one przechowywane w takich ilościach, że wymagane są również specjalistyczne systemy, które potrafią nam szybko dać interesujące odpowiedzi na podstawie analizy tych danych. Między innymi dostęp do bazy danych przedsiębiorstwa, zarówno danych klientów, jak i pracowników, sprawia, że informatyk to stanowisko traktowane przez pracodawców bardzo poważnie, ale osobom zatrudnianym na nie stawia się wysokie wymagania. Dlatego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie kładzie nacisk na to, żeby studia na informatyce bardzo dobrze praktycznie przygotowywały absolwentów do wykonywania zawodu. Informatyk bardzo wysoko jest zawsze umiejscowiony gdzieś tam w hierarchii, która tam w firmach jest. Można powiedzieć, że zaraz po prezesie, czy tam po jakimś dyrektorze finansowym, taka osoba ma dostęp do wszystkiego, do wszystkich danych osobowych, nie tylko wszystkich transakcji, które tam są wykonywane gdzieś tam w firmie, do bazy danych. Także taka osoba też musi mieć oczywiście jakieś zaufanie. Tutaj ucząc się studenci, wydaje mi się, że przynajmniej to, co ja im tam przekazuję, to zawsze powtarzam, że przekazuję im swoje też doświadczenia, jakie tam miałem gdzieś tam pracując w jakichś tam firmach, współpracując z firmami. Staram się to zawsze pokazywać, zwracać właśnie uwagę na to takie też to zaufanie, które tam inni współpracownicy muszą mieć do tego takiego informatyka. I no chyba to jest właśnie takie ważne, mi się wydaje. Zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami zdobytymi podczas studiów na informatyce studenci mogą się wykazać podczas egzaminu dyplomowego, na którym nie tylko odpowiadają na pytania przedmiotowe i specjalnościowe, ale też prezentują pracę dyplomową. Pan Dariusz Gozdawa na zakończenie studiów zaprojektował i wykonał stronę internetową firmy produkującej i sprzedającej sery warmińskie. Od młodych lat interesowałem się informatyką. Skończyłem technikum tutaj na Bałtyckiej, technikum numer 7 ze specjalizacją informatyk. No i chciałem kontynuować studia. Jestem bardzo zadowolony ze studiów, poszerzyło to moje horyzonty. Wykorzystywałem już w pracy wcześniejszej moje, powiedziałbym, doświadczenia z technikum. A studia tylko poszerzyły moją wiedzę i poprawiły, powiedziałbym, rozszerzyły horyzonty, tak. Takie podejście do studiów miała też pani Magdalena Wolnowska, która jest magistrem sztuki, a po tych studiach zdecydowała się na kolejne, wybierając informatykę w Kotarbińskim. Twierdzi, że wiedzę z obu dziedzin może świetnie łączyć w pracy zawodowej. Pomysł był początkowy taki, żeby pójść na specjalizację grafika komputerowa, co jest powiązane z moją pierwszą specjalizacją, rzeźba, sztuka, grafika. Ale po drodze studiów zakochałam się w programowaniu i tak skończyłam na specjalizacji w programowaniu aplikacji internetowych. Dotąd miałam bardzo ograniczony pogląd na te sprawy, a znajomość programowania, całej technologii IT, uważam, że w naszych czasach jest potrzebny po prostu. Wszystko się teraz dzieje w kierunku programowania, w kierunku IT, cały świat się wokół tego kręci i jest to po prostu potrzebne. Współczesny świat opiera się na korzystaniu z komputerów i urządzeń mobilnych, dzięki którym w każdym miejscu mamy dostęp do internetu, gdzie nie tylko zdobywamy informacje, ale też stajemy się klientami różnych firm. Dodatkowo za pomocą aplikacji internetowych sterujemy na przykład urządzeniami w domu. Takie możliwości daje nam sztuczna inteligencja, której tajniki między innymi zdradza studentom dr Marcin Korytkowski. To jest problem zrozumienia wiedzy, zdobywania tej wiedzy, próba jej zapisania, przetworzenia i przetworzenia ogromnych zbiorów danych, tak, big data, to są zagadnienia związane z big data i sztuczna inteligencja ma próbować zrozumieć takie złożone i ogromne zbiory danych, tak jak rozumie je człowiek, próba zrozumienia obrazów, kontekstu na tym obrazie i przekształcenia tego w treści, które później może zrozumieć człowiek. Studenci informatyki podczas nauki w Kotarbińskim poznają także zagadnienia związane z administrowaniem sieciami komputerowymi oraz programowaniem systemów sterowanych numerycznie.
Uzyskanie dyplomu inżyniera informatyka jest podsumowaniem nauki, ale też przepustką na rynek pracy, bo specjalności wybrane podczas studiów dają im wiele możliwości znalezienia pracy. Jako programista, administrator sieci komputerowych, projektant systemów bazodanowych lub analitycznych, administrator baz danych albo jako programista komputerowych systemów sterowania.